witam was serdecznie, jestem Razi, zapraszam was na kolejną część gry Max Payne przy herbatce. No, oczywiście daje niezłe. No gin, Mendo, no nie, nie za... Nie! No, no jest, dobra, dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Mamy środki przybólowe, to nam się przyda. Bardzo dobrze. I o to chodzi. No, nie ma. Czas na Matrixa, czas na Matrixa. Rozwalimy to wszystko. Rozwalimy. No i jeszcze dwóch przeżyło? Ja, ten magazynek. Gin. Dobra, idziemy dalej. Jackheimer. 12-28. Mhm. Dowiedzmy się, że może coś będzie ciekawego. Ciekawe. Zapiszemy sobie w tym momencie. Ktoś tu wyskoczy? Nikt tu nie wyskoczy. Zostawiła włączony komputer. Sprawdźmy, co tam się dzieje w tym komputerku. No normalnie jestem ciekaw. Chwila, moment, tylko tutaj coś poprawię. Przewodnica się zawinął. Obok drukarki znalazłem stos luksusowego papieru. Komputer Horn mógł ujawnić przestępcze plany, strategie światowej dominacji, raporty szpiegowskie, nielegalne podsłuchy i internetową pornografię. Do wyboru, do koloru. Ale mnie już to zwisało. Miałem tego dosyć. No to nieźle. Nieźle, no to jesteśmy gonieni. Monitor zniszczony, 21 cali, mógł się wstydzić, no ale wiemy już powoli rzeczy, jak to wszystko wygląda. To jest naprawdę ostatni odcinek tej gry. Nie ma co. No ale za chwilę wrócimy w dalszej części. No, zobaczmy historię. Walkirie były ponoć uskrzydlonymi dziewicami niosącymi dusze wojowników do nieba. Okazało się jednak, że to demony niosące ludzi do piekła. W narkotyku czaił się diabeł. Wiedziałem to, bo zdążyłem go poznać. A teraz zamierzałem ją zabić. Królową podziemia, która dzięki forsie z handlu narkotykiem chciała znaleźć się odrobinę bliżej nieba. Nie błagała, nie próbowała mnie przekupić. Wiedziała, honor zabójcy. My, idący na śmierć. Oboje wiedzieliśmy, jak się to kończy. Bólem i cierpieniem. Wszystko przez to, że twoja żona wetknęła nos w nie swoje sprawy. Policja jechała po mnie. Odgłos syren był równie wyraźny, co głos sumienia. Trudno uwierzyć, że dotarłeś tak daleko. Gdy tu przyjadą, znajdą już tylko twoje zwłoki. Chyba twoje. Powstrzymajcie go. No, ale za chwilę wrócę. Za chwilę wrócimy, okej? Okay? Nie obraźcie się. Jak wrócę za chwilę. Z Jackheimerem w dłoni. No jestem. Zginąłem parę razy. Ginta! Dobra. Ale mnie kinnęli. I Geronimo, ale pięknie. Pięknie to było, piękne było to. Słuchaj, Payne, to bez sensu. Tracisz czas. Śmierć twojej żony i córki była konieczna. Stało się. Już ich nie ożywisz, więc twoje działania niczego nie naprawią. Twoja pech, kobieto. Nie ma, że boli. No nie. Helikopter! Aaa, kurwa! No nie! Przecież... Kurde! Przedtem było pięknie, jak go zabiłem. Jednego i drugiego. Dobra, wziąłem ten.
Posłuchaj, Payne, to bez sensu. Tracisz czas. Śmierć twojej żony i córki była konieczna. Tak, na pewno. Już ich nie ożywisz, więc twoje działania niczego nie naprawią. No ta, może jeszcze kuna Jumbo Jetta mendo weźmiesz. Weź się, kurwa, wypierdzielaj mi stąd. Janek. Spalaj, Wacławie. Jezus Maria. Payne, ta walka jest przegrana. Nie dasz rady, zginiesz. Nie opieraj się, nie walcz. Ułatwisz sobie sprawę, jak przyjmiesz do wiadomości, że tutaj umrzesz. Kurde, no ale mnie załatwiła ta menda tej kurna ludki. Dobra, dostali. Okej. Słuchaj, Payne, to bez sensu. Tracisz czas. Śmierć twojej żony i córki była konieczna. Stało się. Wyginięcie to jest niemożliwe. Nie naprawią. No to szybciej to zakończmy tym endo. Ja to zmienię, magazynek. No kurde, no. Ale mnie sprzątnął. Ja pierdzielę. Słuchaj, Payne, to bez sensu. Tracisz czas. Śmierć twojej żony i córki była konieczna. Dobra, wrócę jak tylko... No już jestem. Jak widzicie, miałem granat w dłoni. Tamtych dwóch gości wziąłem na granata. Proste. I łatwe, szybkie. Pyk. Dobra, to będę chciał gościu wyjść. No chodź. Nie zdążyłeś! Mamy 3 painkillersy. 3. Aha. Już wiem, co to chyba będzie. No chyba żeś ocipiał. Ochujał z radości. Dobra. Lepiej mieć wszystko pozapisywane, bo to nie jest takie proste, jak wszyscy mówią. Każdy mówi, o, proste, już proste. Zrozum, nie masz najmniejszych szans na zwycięstwo. Już przegrałeś! Przegrałeś! Jedynie śmierć może ulżyć twojemu cierpieniu. Pogódź się z tym i wreszcie się poddaj. A poszedł mu na headshota. I to ładnego headshotika. Zobaczymy dwie. O! Ta na pewno. Se możesz, kolego. Aha, tam wychodzą. O-o. Opa. Hi-ha!
No i zginąłeś. No i po co wam to wszystkim to jest? Ja to nie wiem, nie rozumiem was. O, mamy 3. F5. Dobra, lecimy dalej. Lecimy. Ta, może jeszcze kurna komando, co? Schwarzeneggera tu jeszcze kurde brakuje. No. No mówię, brakuje tu jeszcze Schwarzeneggera. Z tym wszystkim. No, mamy 4. O. Tup. Dobra. Co? Ja myślałem, że zginęli. Dobrze zapisaliśmy. Dobrze zapisane. Dobrze. I? Uuu. Sorry. Chciałem delikatnie. Dobra, idziemy dalej. Co to znaczy, że nie możecie go powstrzymać? Przecież jesteście lepiej wyszkoleni i wyposażeni i macie ogromną przewagę liczebną. Do roboty! Do roboty. Pani, zapomniałaś o kilku warunkach. Że Max to nie jest zwykły glina. Zapomniałaś o tym. Nim prowadzi zemsta. Czy to ci się podoba, czy nie? Nie ma. Przebacz. Giniesz. Matrix. Magazynek. Skośnoczki. No i po co ci to było, kobieto? Po co? Dobra. Dobra. Zapiszemy sobie, bo to jest najważniejsze. Weźmy sobie 2 imigramy. Mamy ich całe multum. O, widzieliście? Dawaj, czy... No, podstrzeliłeś ją. Dobrze, fajnie. Fajnie, no my będziemy potrzebować... Próbuję wynadawać. Będzie ciężko. Aha, już wiem, co będzie trzeba zrobić. O kurde, będzie ciężka, bo... Trzeba się pośpieszyć, to będzie na czas. Czyli mamy już jedną linę z głowy. Dwie liny z głowy. Dobra. Jest już na pokładzie. Odlatujemy, jak tylko wiatr się uspokoi. Ten mast mi się nie podoba. Co to było? Co to było, ja się kurde pytam? Nic nawet jeszcze nie zrobiłem. A już oberwałem kulkę. To jest najlepsze, no nie? Przyjąłem. Próbuję wyładować. Będzie ciężko. Jeden. Drugi. Zapiszemy sobie tutaj. Dobra. O Jezu. Jest już na pokładzie. Odlatujemy, jak tylko wiatr się uspokoi. Ten mast mi się nie podoba. Co to by... Aha, już wiem, co to jest.
A już wiem. Dobra. Dobra, w porządku. Panowie, w porządku. On ma tą giwerkę. Tą giwerkę z tymi granatami. Jest już na wykonie. Odlatujemy, jak tylko wiatr się uspokoi. Dobrze. Nasz mi się nie podoba. Jak on szybko to zrobił? Dobra. Kurde, ale tu są nerwy, nerwy, panowie, nerwy. Materiał szykuje bardzo długo robię ten materiał. To nie jest jakieś tam piękne, widzi mi się coś. Odlatujemy, jak tylko wiatr się uspokoi. Ten masz mi się nie podoba. Kurwa! Robię ten sam błąd. Cały czas. Dobra, ze snajperki, no ale nie można pominąć, to jest denerwujące. Dalej, dalej go! Nie mogę tak? Nie. Dawaj, 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 dawaj! Jest już na wykonie. Dobra. Latujemy, jak tylko wiatr się uspokoi. Ten masz mi się nie podoba. Nie ma! Czym mnie zajebał? Czym? Odlatujemy, jak tylko wiatr się uspokoi. Ten masz mi się nie podoba. Startujemy za minutę. Kurwa! Nie można dopuścić, że ten gościu strzelił. Dobra. Start za 45 sekund. I... No leć! Leć! Leć, ty mendo jedna. Aż popiję sobie herbatą, zasłonił gardle. Pięknie! Nie trzeba było podskakiwać do nowojorskiej policji. Leci helikopter! I... Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie to zrobione. No i się skończyła zabawa. Skończyło się. Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu. I tak to się skończyło. I tak się to skończyło. Śnieżyca wydawała się słabnąć. Postrzępione chmury odsłoniły gwiazdy. Maxie Payne, tu komisarz Jim Bravura z policji. Budynek jest otoczony. Rzuć broń i połóż się z rękami za głową. Odrobinę bliżej nieba. Głosy policjantów zdawały się odległe i przytłumione. Stój! Policja! Nie ruszaj się! Duchy przestały mnie dręczyć. Pode mną Nowy Jork lśnił jak brylant na czarnym aksamicie. Ależ mieliśmy z tobą... Zabierzcie go na komend! Słyszałeś? Wooden też tam był. Stał w tłumie, na uboczu. To wszystko nie skończy się, dopóki on nie wyda poleceń. Ale wydaje, byłem tego pewien. Lepiej, żeby to zrobił. Wooden uśmiechnął się z zadowoleniem. To był uśmiech zwycięzcy.
Było nas dwóch. Ja i mój brzuch. Jak widzicie, mamy wykonane tryby dwa dodatkowe. Każdy tryb jest coraz bardziej realistyczny. No ale Remedy pierwszy zrobili. Ale ja już wam powiem, dziękuję wam bardzo za obejrzenie ze mną pierwszej przeżycia, przygód pierwszej części Max Payne'a. Ja wam pokażę te tryby, jak widzicie, zimny trup. Masz nieograniczoną ilość czasu na ukończenie. Masz ograniczoną. Oj, przepraszam. Czyli musimy iść na czas. Nie, dziękuję. No i widzicie, no to są te tryby, jak to się mówi. Więc nie będę wam już mówić, nie będę wam ględził. Dziękuję wam bardzo. Oczywiście po drodze zauważyłem zniknięte suby, ale to troszeczkę smutne. Bo teraz rozpoczynamy drugą będziemy rozpoczynać drugą część gry Max Payne'a. Więc do zobaczenia w następnym, której serii oczywiście, dalszej kontynuacji Max Payne'a, na pewno się zobaczymy. A więc strzałeczka, do zobaczenia w następnym następnej serii, gdzie poznacie dalsze losy jakichś bohaterów gier klasycznych. Więc do zobaczenia, na razie, cześć.